Witaj w kolejnym filmie na kanale Sektor Tajemnic. Jak lubisz tego typu odcinki, nie zapomnij zostawić łapkę w górę i zaznacz subskrypcję, żeby dostawać powiadomienia o nowych moich filmach. W ten sposób też pomagasz rozwijać kanał. Dzisiejszy film to kontynuacja naszego maratonu paranormalnego. W tym odcinku opowiem Wam kilka kolejnych historii, po których będziesz musiał zażyć jakieś proszki nasenne, bo inaczej nie zmrużysz oka. Ale czy to dobry pomysł, żeby zasnąć? Czy wiesz, co cię spotka we śnie? Czy na pewno jesteś gotowy na to przerażające spotkanie? Sektor Tajemnic. Przerażające historie paranormalne z życia codziennego. Część druga. Zapraszam na film. Dzisiejszy film to kontynuacja naszego maratonu paranormalnego. W tym odcinku opowiem Wam kilka kolejnych historii, po których będziesz musiał zażyć jakieś proszki nasenne, bo inaczej nie zmrużysz oka. Ale czy to dobry pomysł, żeby zasnąć? Czy wiesz, co cię spotka we śnie? Czy na pewno jesteś gotowy na to przerażające spotkanie? Sektor Tajemnic. Przerażające historie paranormalne z życia codziennego. Część druga. Zapraszam na film. Chyba na tyle już się boicie, że nie ma sensu Was trzymać w tak dużym napięciu i przejdziemy od razu do tych mega ciekawych, rozwalających umysł historii życia codziennego. Nie zapomnij zobaczyć następny odcinek, bo w następnym odcinku opowiem Ci autentyczną historię z mojego dzieciństwa. A dzisiaj zaczynamy od historii zatytułowanej Mały Człowiek. Wprowadziliśmy się do domu i przez pierwsze 6 miesięcy wszystko wyglądało naprawdę dobrze. Sąsiedzi powiedzieli nam, że ludzie, którzy tam wcześniej mieszkali, przeprowadzili się po tym, jak ich nastoletni syn zginął w wypadku motocyklowym. Potem po tych pierwszych 6 miesiącach zmarł mój tata. A potem zaczęły się dziać dziwne różne rzeczy. Poprosiłem przyjaciół, żeby na jakiś czas zamieszkali u mnie. I pewnej nocy koleżanka mnie obudziła i powiedziała, że w jej łazience stoi młody chłopak. Więc poszedłem i sprawdziłem, ale nic tam nie było. W ciągu następnych kilku lat prawie wszyscy przyjaciele, którzy wówczas u mnie zamieszkali, przyznali się, że widzieli niewysokiego blondyna spacerującego po domu. Zdarzało się też nam kilka innych dziwnych rzeczy, takich jak kieliszki wina, które stojąc na blacie nagle pękły. Nikt tych kieliszków nie dotykał, po prostu roztrzaskały się na blacie. Innym razem w zimie mieliśmy włączone grzejniki i mój pokój zawsze był najcieplejszy, w pozostałej części domu było lodowato, zimno. Kiedy przechodziliśmy z jednego pomieszczenia do drugiego, były odczuwalne różnice temperatur. Najbardziej przerażające było to, gdy kolega spał na kanapie i w środku nocy się obudził, bo jakiś młody chłopak zepchnął go na podłogę. Kolega powiedział, że postać dała do zrozumienia, nie mówiąc, że nie chce go widzieć w tym domu. Od tamtej pory kolega nigdy już nie nocował w moim domu. Kolejna opowieść to upiorna ręka. Aby naprawdę poznać moją historię, muszę powiedzieć, że mieszkam na 3. piętrze, prowadzą do niego pojedyncze schody. Korytarz na półpiętrze ma kształt litery T, z biurem po lewej, z moją sypialnią po prawej, a na wprost jest łazienka z prysznicem. W każdym razie, pewnej nocy, około 22, brałam prysznic przed pójściem spać. Szklane panele kabiny prysznicowej to wklęsłe i wypukłe szkła,
które zniekształcały widoczność, więc niewiele widziałam poza kabiną. Zerkam na drzwi i widzę jakiś ciemny kształt przypominający dłoń. Na korytarzu było ciemno jak smoła, więc przeraziło mnie to. Tym, co mnie przeraziło niesamowicie, była ta ciemna ręka, która wydawała się przenikać przez drzwi. Nagle ta dłoń wślizgnęła się i uderzyła w wyłącznik światła. Otóż to, żadnego hałasu, żadnego ataku, nic a nic, po prostu zgasło pieprzone światło. Pomyślałam, co tu się dzieje, właśnie byłam świadkiem upiornej ręki, a teraz biorę prysznic i jest cholernie ciemno. Nigdy wcześniej nie byłam tak zmrożona do szpiku kości. Nigdy mi się nie zdarzyło przebywać w ciemności pod prysznicem, a jedynym dźwiękiem, jaki jest, to woda uderzająca w podłogę. Ta sytuacja sprowadziła mnie do najbardziej pierwotnego, czystego strachu, jakikolwiek czułam w środku. W końcu wychodzę spod prysznica. Zapalam światło. Ulga, która mnie ogarnęła, była ogromna. Nigdy nie mogłam tego wyjaśnić. Schody na podest są stare i słyszałabym, jakby ktoś po nich wchodził. Nikogo wtedy nie było w moim pokoju ani biurze. Do tej pory nie wiem, co się wtedy wydarzyło. Materiał źródłowy dla grupy facebookowej Bezpośrednie spotkania z obcymi przygotowała Anna Holo. Przyznam wam, że nie mogę uwierzyć, że to wydarzyło się naprawdę i że takie rzeczy ludzi spotykają. W takich momentach myślę zawsze, co ja bym zrobił na ich miejscu. A wy zastanawialiście się już, jak byście zareagowali w takiej sytuacji? Napisz w komentarzu swoje straszne historie, a może kiedyś z tych opowieści zrobimy osobny film. Zapraszam wszystkich na naszą grupę facebookową, jakby inaczej o nazwie Sektor Tajemnic. To grupa stworzona dla takich jak ty. Możesz w niej bez żadnego skrępowania mówić co chcesz i nie będziesz wyśmiany. Jeszcze raz zapraszam. Link do niej znajdziecie w opisie tego filmu, tak samo jak link do innych części paranormalnego maratonu. Jak zwykle czekam na wasze komentarze pod filmem. Jeżeli film ci się podobał, koniecznie zostaw łapkę w górę. Mile widziane też są udostępnienia filmu. Kanał cały czas się rozwija, a te udostępnienia sprawiają, że po prostu film poniesie się dalej. Jeżeli można, bardzo, bardzo was proszę o to. Oczywiście, jeżeli jesteś nowy na tym kanale, nie zapomnij dać subskrypcję i zaznaczyć dzwoneczek na wszystko. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zapraszam już na kolejny. Na razie. Niech moc będzie z wami. Cześć.